Witamy Was bardzo serdecznie, ja nazywam się Łukasz, a to jest moja żona Kasia. Jesteśmy z bloga podróżniczego Podróżowanie, podróżowanie przez V, ponieważ żyjemy i podróżujemy w tym oto vanie. Dzisiejszy odcinek nosi tytuł Van Life w Wielkim Mieście i tym samym zaczynamy serię, którą można nazwać poradnikową, gdzie będziemy dzielić się naszymi spostrzeżeniami, refleksjami na temat właśnie życia Van Life'u, który zgromadziliśmy przez ostatnie pół roku podróży. Jak pewnie domyślacie się, Van Life w mieście nie jest łatwy i nie po to Van Life został wymyślony, żeby jeździć do miast. Musimy tutaj zachować anonimowość, jest opcja włamania, oraz no, brakuje tego luzu, który mamy, jeśli jesteśmy gdzieś w terenie. Wyjątkiem są kampingi, ale my osobiście kampingi omijamy, nie chcemy płacić za nie. O to chodziło w tym wszystkim, żeby było jak najtaniej. Możecie zadać pytanie, po co w takim razie jechać do wielkiego miasta, po co jechać do stolicy danego kraju? Otóż no, odpowiedź jest prosta, dla atrakcji, dla tego wszystkiego, co oferują wielkie miasta, bo w dużych miastach możemy zobaczyć muzea, teatry, kina, dyskoteki i mnóstwo miejsc, gdzie można miło spędzić czas. Poza tym sklepy, fryzjer, pralnia i bardzo dużo takich usług, których nie ma na wsi, nie ma w terenie, nie ma w takich miejscach, gdzie zatrzymujemy się na dziko, więc raz na jakiś czas trzeba się pojawić w dużym mieście. Poza tym jakbyśmy byli w danym kraju i nie zwiedzili jego stolicy, no to tak czulibyśmy się, że no nie zaliczyliśmy, nie byliśmy w pełni, nie zobaczyliśmy tego, co ten kraj dany ma do zaoferowania. Teraz przechodzimy do konkretów, powiemy Wam, co my robimy, zanim przyjedziemy do dużego miasta i jak się przygotowujemy. Punkt pierwszy, woda. Najważniejsze przed przyjazdem do dużego miasta jest to, żeby zadbać o wodę. Czyli zanim przyjedziecie do dużego miasta, musicie jechać na stację benzynową albo na stację, gdzie jest serwis i serwis, czyli nalewanie i wylewanie wody. Czyli nalać do pełna wszystkie baniaki, wszystkie zbiorniki, jakie macie, czystą wodą trzeba napełnić, trzeba wylać całą brudną. Można też wylać kibelek, jeżeli ktoś ma, bo w mieście dużym jest bardzo trudno to zrobić. Jest prawie niemożliwe, bo na stacjach benzynowych nie ma kraników. Stacje benzynowe to są takie najczęściej takie malutkie stacje. No są problemy z tym. Więc przede wszystkim przed przyjazdem do dużego miasta trzeba napełnić czystą wodę i wylać brudną. Gdyby okazało się, że wody braknie niestety, bo zostaliście dłużej o 1 czy 2 dni niż planowaliście i woda się skończyła, nie ma dramatu, jest na to wyjście. Bierzecie sobie baniaczek taki i idziecie do kraniku z wodą pitną. W wielkich miastach, w dużych i małych miastach są takie krany, gdzie można sobie nabrać wodę, nie napełnić jakiś bidon czy nawet taką flaszeczkę 5-10-litrową. Mapę tych wszystkich miejsc Wam pokażemy, damy w linku, tam jest tak, pod linkiem znajdziecie mapę miejsc, gdzie można napełnić zbiornik wodą pitną. No jak się skończy, można sobie to dopełnić. Rzeczywiście no nie można podjechać kamperem i napełnić 100-litrowego baniaka, ale na tyle, żeby przeżyć i się umyć, wystarczy. Ja jeszcze dodam, że jest też opcja, jeśli macie Google Maps, otworzyć ją i tam wpisać drinking water, albo sprawdzić, jak w danym języku, na przykład po hiszpańsku, taka miejsce do czerpania wody się nazywa fuente,
i wtedy Google Maps pokaże Wam najbliższe takie miejsca od Was. Także wtedy za pomocą Google Maps też można znaleźć takie miejsce. To tyle, a teraz napełniamy. Nie działa. Nie ma. Okej. Na szczęście w tym parku, w którym jesteśmy, jest kilka takich miejsc i zaraz sprawdzimy. Zaraz sprawdzimy. My jesteśmy tu, a jest jeszcze tu. Idziemy na drugą tam, stronę. Jak widzicie, woda w tym kraniku jest. Także możemy sobie teraz napełnić. Leje się pomału, ale wróćcie, mamy czas. Kolejnym punktem jest znalezienie miejsca postojowego, parkingowego, czyli noclegów. W naszym wypadku zwracamy uwagę na kilka ważnych rzeczy. Jest to odległość od centrum, jest to to, żeby parking był darmowy, w miarę cichy oraz bezpieczny. I tak, zazwyczaj jadąc do miasta szukamy parkingu już w drodze, czyli Łukasz prowadzi, ja sobie siedzę obok, tak jak teraz, biorę telefon, włączam apkę Park for Night i na niej wyszukuję, jakie parkingi są w danym miejscu. Ta aplikacja jakby ułatwiła nam mega życie. Dzięki temu używamy parkingów, które są już sprawdzone, na których ktoś był wcześniej i które są oceniane. Także wybieramy te parkingi, które są oceniane jako najlepsze i najbezpieczniejsze. Zanim jednak znaleźliśmy tą apkę, albo czasami w danym miejscu nie jesteśmy w stanie jej użyć, używaliśmy tradycyjnego Google Maps i nasze sprawdzone jakby miejsca, które wtedy wyszukujemy na mapie Google, to są galerie handlowe albo centra handlowe, duże sklepy takie jak Aldi albo Lidl, albo centra sportowe, na przykład baseny albo boiska. Wszystkie z tych miejsc, które wymieniłam, zawsze posiadają duże parkingi. Zazwyczaj te parkingi są za darmo. Czasami są płatne, ale wtedy nie zostajemy. Także zawsze mamy jakby gwarant, że na jednym z tych trzech miejsc znajdzie się dla nas miejsce, znajdzie się jakiś parking. Często jeśli chodzi o właśnie sklepy, o Aldiego, są to miejsca, które nie są oddalone od centrum, dlatego czasami kiedy wjeżdżaliśmy do miast tylko po to, żeby zobaczyć starówkę, przejść się po niej i potem wyjechać, zostawialiśmy właśnie auto koło sklepu i wracaliśmy po paru godzinach, jechaliśmy dalej. Kolejnym miejscem, na którym zdarza nam się czasami parkować, zostawać na noc, są ulice. Plus jest taki, że zawsze parking na ulicy jest jakby bardzo blisko centrum Starego Miasta czy miejsca, które chcemy odwiedzać, także to jest bardzo duży plus. Minus jest taki, że zazwyczaj na ulicy jest hałas, no oraz taki, że nasze auto jest dość trudno zaparkować. Jakby nie było, mamy 6 metrów i znalezienie takiego okienka nie jest najłatwiejsze, ale tak jak wspominałam, nie wspominałam jeszcze o tym, ale teraz Wam właśnie o tym powiem. Zazwyczaj jeśli parkujemy na ulicy, przyjeżdżamy późnym wieczorem albo wczesnym porankiem, ale w weekend. Wtedy właśnie parkingi na ulicach są darmowe i wtedy też jest w miarę jeszcze możliwe znaleźć parking, miejsce dla naszego samochodu. Kolejnym miejscem, na którym zawsze można znaleźć parking i gdzie zawsze można nocować, jest oczywiście IKEA. Boże, dzięki Ci za IKEA. Niestety ma ona jeden minus, jest bardzo daleko od centrum, ona zazwyczaj jest umiejscowiona na obrzeżach, dlatego korzystamy z tego miejsca wtedy, kiedy potrzebujemy internetu, albo wtedy, kiedy wjeżdżamy późno do miasta i nie chce nam się już szukać, przedzierać przez centrum i wtedy zatrzymujemy się właśnie tam, śpimy, a rano, bam, lecimy do centrum. Mamy już znalezione miejsce, w którym chcemy się zatrzymać. Teraz przychodzi czas na sprawdzenie znaków. Sprawdzamy, jakie znaki są na wjeździe, czy nie ma znaku zakazu, czy nie ma jakiegoś innego znaku i czy nie ma pod znakiem jakiejś dopiski. Często zdarzało się tak, że w danym języku, w tym kraju, w którym przebywaliśmy, były jakieś obostrzenia, na przykład czasowe, czy powiedzmy dniowe. Czasami na przykład ulice są sprzątane w pewnych, wiecie, godzinach i wtedy nie można tam zostawiać swojego auta, dlatego zawsze jak były jakieś dopiski, sprawdzaliśmy, co to znaczy, używaliśmy Google Translatora albo jakiegoś słownika online i wiedzieliśmy, co dokładnie jest tam napisane. Jeśli zdarzały się jakieś ograniczenia czasowe, w niektórych krajach należało mieć taką tabliczkę, więc jeśli pisało, że można parkować na ulicy czy na parkingu przez 4 godziny, czasem by było ustawić godzinę, o której powiedzmy, że o 10 przyjechaliśmy i w ten sposób ktoś, kto sprawdza ten parking, wie, ile my tam stoimy.
Jest to fajna opcja, bo dzięki temu parkingi są za darmo. Niestety troszkę męczące było to, że ponieważ staliśmy tam parę dni w Szwajcarii wtedy, musieliśmy co parę godzin przychodzić i to zmieniać. Ale nie było to jakoś mega kłopotliwe, ponieważ dzięki temu mogliśmy zostawić auto niedaleko centrum miasta, niedaleko miejsca, w którym się znajdowaliśmy. Oprócz znaków sprawdzamy także, czy nie ma parkometru, czy samochody, które są zaparkowane wokół, nie mają tych karteczek z parkometru, bo to oznaczałoby, że musimy płacić, a jak wiecie, to nie jest naszym celem. Rozglądamy się też dookoła, czy są kamperki. Czasami jak je widzimy, to jest dobry znak, to znaczy, że jest tu bezpiecznie i można stać bezproblemowo. I ostatnią rzeczą, którą używamy już, kiedy znaleźliśmy parking, jest to, jak się poruszamy z tego parkingu, aby oszczędzić kasę, aby nie korzystać z komunikacji miejskiej. Używamy naszych rowerów, naszych oldschoolowych składaczków. Wiadomo, czasami skusimy się, jak nie ma pogody, czy bardzo nam się spieszy, czy jesteśmy bardzo oddaleni, korzystamy z tej komunikacji miejskiej. Natomiast już pomijając w ogóle te aspekty tak naprawdę finansowe, po prostu podróżowanie na rower ma ten wielki plus, że dzięki temu czujemy to miasto, możemy je obserwować i oglądać już na dzień dobry, od momentu, kiedy się nim jakby wjeżdżamy. Punkt trzeci, bezpieczeństwo. Zanim wybierzemy się na dany parking, który znajdujemy na Park for Night, sprawdzamy zawsze komentarze i to często gęsto dowiadujemy się, czy tam była jakaś kradzież, czy było, czy jest bezpiecznie, czy jest niebezpiecznie. Jeżeli jest niebezpiecznie, jeżeli ktoś kiedyś kogoś okradł, jakiś kamper został okradziony na danym parkingu, tam nie jedziemy. Staramy się wierzyć własnej intuicji i to jest najważniejsze. Jeżeli na przykład czujemy, przyjeżdżamy na jakieś miejsce i ono wygląda tak podejrzanie, to wyjeżdżamy z tamtego miejsca, ponieważ to też dla komfortu snu i dla komfortu mojego i Kasi i naszego życia. Czasami też trzeba zmienić miejsce, czasami godzinę dłużej pojechać do innego miejsca, ale no jeżeli intuicja nam podpowiada, że to nie jest to, to wyjeżdżamy. Bardzo ważne jest też mieć posiadanie odpowiedniego zabezpieczenia, zwłaszcza zabezpieczenia przed włamaniem się do środka. Słyszeliśmy, że były takie sytuacje, że ktoś spał w samochodzie, spał w kamperze i nagle jakiś włamywacz rozbił okno, czy tam wyważył zamek i wszedł do środka. U nas taka sytuacja się nie zdarzy, ponieważ mamy specjalny łańcuch w szoferce, który spina klamki, więc nie ma możliwości otworzenia ich, nie ma też możliwości przecięcia tego nożyczkami. Mamy specjalne zabezpieczenie na drzwi przesuwane oraz na drzwi te z tyłu. Więc jeżeli jesteśmy w środku, my jesteśmy szczelnie zamknięci i złodzieje ani włamywacze nie będą mogli do nas wejść. Kolejnym punktem jest bycie anonimowym i nie rzucanie się w oczy, więc zapraszam Was na zewnątrz, pokażę Wam, jak to zrobimy. W dużym mieście lepiej się nie rzucać w oczy, więc my wymyśliliśmy, mamy taki patent na to, jak pozostać incognito. Jest w nim taki transparent, taki magnes z napisem Fruit Transit. To może być dowolne, no mogą być ziemniaki nawet, transit. I to naklejamy. Zawsze jak przyjeżdżamy do dużego miasta, naklejamy taką naklejkę na ścianę z jednej i z drugiej strony. No i ludzie, którzy przechodzą obok, myślą, że tam są owoce, warzywa albo jakieś, nie wiem, prawdopodobnie owoce, skoro jest napisane Fruit Transit. Jak na razie się to spisało, nikt jeszcze nie zapukał i nie powiedział, o proszę stamtąd wyjść, bo nikt nie puka do pomieszczenia, do samochodu, gdzie się wozi warzywa i owoce. Sama naklejka Fruit Transit nie wystarczy, bo tutaj mamy przecież piękną, ładną firaneczkę, więc żeby było całkowicie już incognito, mamy taką czarną płachtę, to jest folia Alufox, to jest ta folia termoizolacyjna obszyta czarnym materiałem. No i to podsiadamy od środka i wtedy nie widać, że jesteśmy w środku. Także mamy tam ten sposób. No i voilà, proszę bardzo. Jest czarny. Mamy takie za przystawki, ale one nie spisują się jeszcze niestety, ale tak czy inaczej jest dobrze. Na koniec ostatnia uwaga, którą przestrzegamy zawsze, nieważne co się dzieje. Odpowiednie ustawienie auta. Zawsze parkujemy w ten sposób, żebyśmy mieli możliwość szybkiego wyjazdu, bez nawracania, bez nakręcania, że gdyby się coś w nocy wydarzyło, to tylko wskakujemy za kierownicę i odjeżdżamy. Kochani, to już koniec naszego odcinka. Mamy nadzieję, że Wam się podobał. Na zakończenie chcę tylko powiedzieć, że stosując te kilka właśnie punktów, nigdy nie mieliśmy niebezpiecznej sytuacji, nigdy nie czuliśmy się zagrożeni, nigdy nas nikt nie napadł i nigdy nikt nie zapukał, ani nie poprosił nas o przeparkowanie. Także póki co, od pół roku to wszystko się sprawdza.
Tym samym chcę Was zaprosić także na kolejny odcinek. To będzie kontynuacja Van Life'u w Wielkim Mieście. Opowiemy Wam trochę o tym, jak zwiedzamy i jakie mamy patenty na to, żeby nie wydawać za dużo pieniędzy, bo nasza podróż, jak wiecie, jest budżetowa, dzięki czemu możemy zobaczyć bardzo dużo. Zostawcie komentarz, napiszcie nam, czy Wam się podobało, czy taka forma odcinków, vlogów to jest coś, co chcecie oglądać. Jeśli jeszcze tego nie robicie, zasubskrybujcie nasz kanał, oczywiście naciskając dzwoneczek. To tyle. Pozdrawiamy Was przez V i do zobaczenia.